Magda Żakowska, dobry wieczór. Początek tygodnia będzie słoneczny i mroźny. Do kraju niezmiennie płynie zimne powietrze. W nocy tylko na północnym zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze dużo chmur. Wszędzie zimno, temperatura spadnie do minus 6 stopni na południowym zachodzie, a jeszcze zimniej będzie na Podlasiu, tam nawet minus 15. Uwaga kierowcy, bo nad ranem mogą tworzyć się mgły. Jutro dużo słońca i tylko w centrum, a także na południu więcej chmur. W całym kraju utrzyma się mroźna pogoda. Na zachodzie niewielki mróz, tam minus 1, minus 2. Zimniej będzie znów na wschodzie, na Podlasiu w ciągu dnia minus 5. W regionie w nocy jeszcze dużo chmur i niewiele przejaśnień. Na krańcach wschodnich może bardzo słabo pruszyć. Temperatura tej nocy spadnie średnio do minus 7, minus 8 stopni, ale lokalnie może być jeszcze zimniej. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Jutro na niebie liczne rozpogodzenia i tylko na krańcach południowych więcej chmur. W ciągu dnia minus 2, minus 3. Powieje słabo ze wschodu. Ciśnienie jest bardzo wysokie i jeszcze powędruje w górę. Jutro w południe barometry pokażą 1032 hektopaskale. Wtorkowy poranek mglisty i mroźny. W ciągu dnia cieplej. W środę wzrost zachmurzenia i temperatury. W czwartek powrót słonecznej pogody. Nad ranem niewielki mróz, w ciągu dnia na termometrach dodatnie wartości. A zatem w nadchodzącym tygodniu zima zaprezentuje nam łagodniejsze oblicze, ale niestety najbliższe godziny będą jeszcze bardzo mroźne. Do zobaczenia.